Cześć Wam. Dzisiaj na prośbę wielu oglądających moje filmy nagrywamy odsklepianie i wirowanie miodu. Zabraliśmy parę ramek z naszych udi i dzisiaj nakręcamy krótki filmik o tym, jak wirujemy. Mam pomocników ze sobą, którzy dzielnie mi pomagają i będą mi pomagać przy dzisiejszym krótkim kręceniu. Mamy wiróweczkę, mamy tych, co będą kręcić wirówkę. I resztę zobaczycie sami. He's gonna edit me. Nie wszystkie są całe te ramki, ale musieliśmy kilka wyjąć. O, tu możesz Karina pokazać, zobacz. Wow! Miodem cała. Tu jest troszeczkę też, ale część jest pusta. Które są właśnie piękne te ramki. Tak samo jak i ta. To jest cała zasklepiona. O, mało co. Tu z drugiej też jest zasklepiona. Raz, dwa. 11, tak. Takich tutaj 9 wchodzi. A to może po 6. 6 raz. No, kręć, kręć. Szumi? Zobaczymy, czy szumi. To leci. No, leci, leci. Chodź, Karina, pokażesz mi to jest ze środka. Si? Czujesz miodzik, jak pachnie? Nalije, no. Jeszcze nie. Dobra, teraz daj Krzysztofowi pokręcić. Okej, okay. Stawaj Krzysztof. Zobacz, ile sobie nakręciłeś? No, widzisz? Dawaj, kręć. Idziemy tutaj sam. No, mocno, dawaj, mocno, mocno kręcić. Dobrze. Teraz szumi już. Teraz ja. Zmęczyłeś się? Zmęczyłeś się? No widzisz, jak to drugą teraz. Ciężka praca. Nie wiem, czy jeszcze kapie, czy nie. Chyba wyleciało. Chyba to ja. Tyle upyli. Nie, to są już. To dopiero z tych, co jest więcej ich. To są większe. Tyle upyli, tato. Czekaj. Jeszcze raz spróbujemy w tą stronę. Ja. Trzymaj, trzymaj. Yeah, I see honey. I see honey spotting on the walls. Okay. Mm-hmm. Czekaj, jeszcze nie. Czekaj.
Zobaczymy. Wyjmiemy teraz którąś. Jest to jest. Jak wygląda? Dużo jest. Chyba nic nie ma. Co? Mhm. Puste. Puste. Nie no, to też przecież jeszcze do końca nie tak. Nie da wykręcić wszystkiego. Trochę trzeba wstawić. Suche nie będzie. Na pewno, nigdy. To i tak było malutko, bo te rameczki to były takie, gdzie tylko troszkę było. Dziadek już teraz odsklepia następne. Te, co więcej było. Także otwiera te, tak? Tak, te komóreczki wszystkie. Nie? Dobra, jeszcze dwie. No to były takie te puste, takie. Trochę było w nich, trochę zasklepione, trochę nie. Udaliśmy, żeby zrobić miejsce na to lepsze. No ta to jest gruba, nie? Ciężka jak, nie wiem. Jeszcze ta zostanie. Co? A się ledwo mieści. To was karinka. O, ten miód co tu jest, o tego palcem mieści. Jest najsmaczniejszy. Spróbuj. Po 9 do tego, nie? No, ta to będzie pięknie wygrywana. Widzisz? Teraz złożymy tu. I jeszcze mamy dwie i tam jedną, tak? Gdzie dwie? Tu raz, dwa i tam jeszcze jedną, tak? Bo te już są po wykręcone. To tam tych niewiele było. To i tak na początek. O, pewnie. Jeszcze się wybrało. No jeszcze teraz bardzo dużo ramek zostawiliśmy już prawie gotowych. Pewnie teraz dorzucą tylko jeszcze trochę z jesiennych czy stawłoci. Później już tylko trochę wziąć i od razu zakarmić. Dać im do obsuszenia. Gniazdo. Będę już. Nie, za wiele tutaj wagi nie doda, ale zawsze trochę. Zobacz. Mały. No. No, z tych to wylatuje. Z tych to będzie. Gdzieś na ściankach tam. Na ściankach. Jak wycieka. No Krzysiu, otwieraj gate. Żeby Kalina zobaczyła, jak wylatuje. Czekaj, a co tam? Sito czy co? How do you? No to na sito wylatywało. How do you?
przeleci, to przyjdzie to? Już. Wow. Ładny, co? Zobaczy, smaczny. Sprawdź paluszkiem. Podłóż pod ten. Dobry jest? Łukasz. A słodki chociaż? Bardzo dobre. Słodki ten miód, czy nie? Słodki? Bardzo słodki. Ja myślałem, że on kwaśny. Tak słodki, że aż chce mi się jeść. Gdyby tych ramek, co teraz było tam, to by było. To jest jak basen. Make them nail, honey. Dobry ten basen. Dobry. Taki, że się ciągle chce jeść. Ale ten miód to chyba... Ten ja jestem. Idzie tutaj. Tak. I tylko miód ja jest. No, a nie to, to nie jest tylko miód. No, zobacz. No, ma ten. Dobry bardzo ten miód. Dobry. Tylko jak jesz to, nie dobre. Smaczny? Okej, that's enough tasting, Amitu. Nie. Stop tasting. O, zobacz ile.